Dzień dobry, Rafał Król. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o plecaku, który mam na plecach. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody. Jesteśmy w rumuńskich Fogarasach na wysokości 2146 metrów. Cała grań ma długość 100 km. Można ją spróbować przejść z plecakiem, z jedzeniem, ze sprzętem biwakowym, ale do tego trzeba mieć bardzo, bardzo dobry plecak. I Thule Versant 70 litrów moim zdaniem takim plecakiem jest. W tej chwili jest to największy plecak, jaki produkuje marka Thule i ma ten plecak szereg rozwiązań, które są fantastyczne i bardzo mi się podobają. Może póki stoję, to zobaczcie, że są dwie kieszenie. Tu jest jedna, tu jest druga. Ale te kieszenie, one są niezależne od pasa biodrowego. To jest bardzo ważne, bo na przykład jest kieszeń siatkowa, która się rozciąga. I ja mogę włożyć smartfona, żeby robić sobie zdjęcia, ale mam pewność, że ten smartfon ma tutaj luz i on nie będzie się zginał na biodrze i się nie złamie. Druga kieszeń na łatwo dostępne słodycze. Otóż wszystko w... Dzisiaj wyjadłem, trzeba posprzątać po sobie. Więc tak, dwie kieszenie, a do tego świetnie wyłożony taką ażurową siatką pas biodrowy, który się nie ślizga. Jak go zapnę, to on się nie ślizga. Zapięcie jest, regulacja jest na dwóch klamrach, zapięcie jest do środka. Z obu stron, dwie ręce do środka. Odwracam się, pokazuję, jak to wygląda. I teraz ściągam. Luzuję sobie, ściągam plecak. Oczywiście świetnie wyprofilowany pas ramienny i tutaj zapięcie stabilizujące szczególnie jest przydatne przy zejściach. Jak ten plecak jest zrobiony? Ażurowa siatka z taką zebrą sprawia, że biodra się nie ślizgają. Specjalna pianka pod taką firaną, która jest bardzo mocna, sprawia, że doskonale ten plecak odbiera wilgoć. Regulacja jest dziecinnie prosta, bo można go po prostu podnieść i sobie regulować wyżej, niżej w stosunku do osoby. Przypinam i już jest. Dziecinnie proste. Boczne panele też wyściełane, żeby nas nie urażały. Teraz jak sobie zobaczymy ten plecak z boku, to tak, ja mam wygodną karimatę, ale jak ją odepnę i wyciągnę, to tak, mam dwa duże troki, które ściągają cały plecak, czyli jak nie chcę wykorzystać całych 70 litrów, to mogę mniej. Mam tutaj kieszeń siatkową, w którą mogę włożyć co chcę. Jedzenie, jakąś butlę z piciem, ale tutaj mam też, zobaczcie, jest easy access z boku. Świetne rozwiązanie. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Jak wygląda czapka tego plecaka? Zobaczcie, że czapka jest wszyta. Tu jest kawałek materiału, który idealnie stabilizuje tył, a tu taki, który stabilizuje te paski naciągowe od strony tyłu naszego. U góry mam dwie kieszenie. W jednej mam tak, mapa, woreczek, rain cover. Ten plecak ma duży pokrowiec, taki przeciwdeszczowy, który zakładam. I pokrowiec ten ma bardzo fajny patent, bo można go przyczepić od dołu tak, żeby go nie porwał wiatr. Świetnie jest to wymyślone. Natomiast to pozwala mi zrobić pas ramienny i z górnej części, czyli z całej czapki plecaka, zrobić mi torbę, jak jestem gdzieś w mieście i chcę się przejść na wycieczkę, a nie chcę chodzić z dużym plecakiem. Górna siatka, znaczy górna kieszeń i dolna kieszeń. W dolnej kieszeni, dolna kieszeń ma bardzo dużą objętość i tutaj mam tak, okulary przeciwsłoneczne, powerbank, latarkę,
Czyli mnóstwo miejsca na drugie okulary, mnóstwo miejsca na potrzebne rzeczy. Jak sobie tą czapkę odepnę, ona tutaj ma dodatkowy jeszcze taki stabilizator, żeby nie uciekała na boki. No ta czapeczka waży naprawdę niedużo, ale jeszcze tu w środku, od środka jest kieszeń na jakieś ważne rzeczy. Czyli tak, dokumenty, pieniądze, portfel, to wszystko się mieści w tej suchej kieszeni od spodu. Tule myśli o wszystkim, więc jest również mały haczyk, żeby przyczepić klucze, żebyśmy ich nie zgubili. Tyle o czapce. Można z niej zrobić torbę na małe zakupy, na małą wycieczkę, a duży plecak może zostać gdzieś tam w pensjonacie czy w hotelu. Teraz co dalej poza regulacją? Regulacja jest na faceta między, powiedzmy sobie, 1,65 m wzrostu a 1,95 m, bez żadnego problemu. Plecak ma też tutaj dwa otwory, przez które i osoby praworęczne, i osoby leworęczne mogą sobie wypuścić bukłak i napić się wody. I teraz pokazuję go z drugiej strony. Całą górę wieńczy wielki ściągacz. Taki wielki ściągacz na takiej taśmie. Wystarczy to odsunąć, odciągnąć, żeby to mi się otworzyło. Jak chcę to zamknąć, to po prostu to zaciągam i znowu mogę to zapiąć, tak, że to tworzy integralną całość. To jest bardzo fajne, bo można tu sobie przełożyć linę wspinaczkową albo jakiś bagaż, który będzie nam zajmował dużo miejsca, ale to również, ten trok zabezpiecza nam taką mokrą kieszeń. Kieszeń na bardzo potrzebne rzeczy, które, gdybyśmy ich potrzebowali tak na podorędziu. No co ja tutaj mam? Ja mam kurtkę przeciwdeszczową, gdyby miało padać. To ona wszystko cała wchodzi do tej kieszeni. Co ja tutaj jeszcze mam? Rękawiczki, czapkę z daszkiem. I ta kieszeń na dole ma taki mały fifelek, żeby tędy wyciekała woda. Dlaczego? Dlatego, że w tą kieszeń możemy albo górą, albo rozpiąć ją i tutaj bokiem, możemy wsadzić mokry namiot. Jeżeli wędrujemy kilka dni, na namiocie zbiera się rosa, nie chcemy moczyć nim wnętrza plecaka, mokra kieszeń na zewnątrz, a woda sobie będzie ściekała. W tej mokrej kieszeni będzie mokry namiot, woda sobie będzie wyciekała na zewnątrz. Cała zawartość plecaka jest sucha. Zamykam to, świetnie jest to pomyślane, bo zamek, żeby się nie rozjechał, to jest mocny, plastikowy, ale pancerny zatrzask. Jak byłoby mi mało miejsca, tyle ile tutaj jest, dwa podwójne przeloty z taśmy centymetrowej, bardzo mocnej, bardzo solidnej, przez którą mogę sobie przełożyć dodatkowy trok i przypiąć jakiś dodatkowy bagaż. Ale ten plecak ma 70 litrów i do niego można jeszcze przyczepić coś od spodu. Namiot, mały śpiwór, jakiś mały kawałek bagażu. Tu można jeszcze przyczepić i uwaga, ten plecak ma też taśmy, takie uszy na czekany wspinaczkowe, a nad klamerkami do tych tasiem dodatkowego ładunku ze spodu można też przyczepić, bo są dwa przeloty dodatkowe. Poza możliwością otworzenia tego plecaka od góry, tak jak pokazywałem, można go otworzyć właściwie od dołu, czyli jeżeli potrzebujemy awaryjnie dostać się do środka, to on ma zamek dookoła, z którego możemy skorzystać i wszystko z tego plecaka, co potrzebujemy, wyciągnąć. Czyli robi nam się, puszczam sobie zawiasik i wypuszczam wszystkie rzeczy, które tutaj mam. Więc butelka, śpiwór, jedzenie, to wszystko, co jest mi potrzebne, mam łatwy dostęp od spodu. No dobra, niech się to wszystko wywali.
najcięższe rzeczy, czyli jedzenie, apteczka, tul, to wszystko powinno być na spodzie. Teraz wyciągam sobie jeszcze stelaż i spada mi namiot, który ja akurat mam suchy, i termos, który wypuszczam. I teraz jest tutaj podwieszony bukłak na wodę, który ma bardzo małą, fajną, sprytną klamerkę, która przechodzi przez większość dostępnych systemów. Można z nich bez problemu, ja sobie to odepnę, korzystać. Jeszcze tutaj trochę wody jest. To wyciągnąłem, rurka jest. Jest tu też, to co widzicie, to jest kieszeń na bukłak taki do 3 litrów. Woda jest bardzo ciężka i powinna być przy plecach. Plecak jest wykonany z bardzo mocnej tkaniny. W miejscach tych szczególnie narażonych na naciąganie ma wzmocnienia, tak jak przy tej taśmie dociągowej. Waży poniżej 2 kg, mimo że ma rain cover, czyli ten pokrowiec przeciwdeszczowy, i opcję zrobienia z niego plecaczka takiego miejskiego. Kieszenie duże, boczne są z obu stron. Troki ściągające, pozwalające zmniejszyć, ścisnąć tą objętość, jeżeli nie potrzebujemy, są z obu stron. Jeżeli szukacie bardzo wygodnego plecaka, który pozwoli Wam robić trudne wędrówki ze sprzętem biwakowym, z jedzeniem na tydzień do 10 dni, wydaje mi się, że ten plecak jest jedną z najfajniejszych propozycji dostępnych na rynku. Możecie dostać plecaki tańsze, gorzej wymyślone, takie, które Was skatują, poobcierają wam biodra. Natomiast jeżeli chcecie robić wygodnie, fajne rzeczy, mieć fajne przygody, serdecznie polecam Wam ten plecak. Thule Versant 70. 70 litrów. On jest w wersjach mniejszych, są 60 i 50. I uwaga, dobra wiadomość dla dziewczyn, są też damskie odpowiedniki tego plecaka. Dziewczyny mają krótszy tułów, szerszy, bardziej wyprofilowane do damskich bioder pas biodrowy. Serdecznie Wam polecam z rumuńskich Fogaraszy plecak Thule Versant 70. Rafał Król.